Witajcie, dzisiaj unboxing Horusa na PC. Nie widziałem, że nie ma w internecie takiego unboxingu. Wydawca Deep Silver. Tak się prezentuje całe pudełko. Folujemy zaraz. Kosmiczna strzelanina, gra przygodowa. Wymagania rekomendowane. i5 siódmej generacji albo Ryzen pierwszej generacji, Ryzen 7. 8 GB pamięci RAM. Grafika GTX 1060, Radeon RX 580 z 6 GB RAM-u. O ile wiem, nie było takiej wersji, tylko było 4 albo 2, albo 8. 40 GB na dysku. No dobrze, kochani. Tak wygląda tył. Tak wygląda przód. Odfoliowujemy. Czy jest to jakiś zaczep, żeby odfoliować? Niekoniecznie. A więc zrobimy to po prostu standardowo. Ja nie widzę. No więc jeszcze raz. Przód. Tył. Otwieramy. Tak wygląda zawartość pudełka. Jedna płyta. Prawdopodobnie instalacyjny dysk, CD-ROM, jak widać, czyli będzie tylko plik instalacyjny, taki startowy. Tutaj mamy, widzę, że klucz do dodatku, więc nie będę tu pokazywał. Tutaj mamy samą instrukcję. Notes. I dodatek.